Siemaneczko, witam serdecznie bardzo w kolejnym odcineczku na moim kanale z tej strony AgroTeam Game. W dzisiejszym odcinku, tak jak była zapowiedź, rozlewamy gnojowice. Tak jest, już jestem właśnie na polu, tam jest już troszeczkę rozlane, ale wszystko po kolei. Dobra, to wyłączamy koła, zaraz je pewnie zablokujemy, bo tam jest troszeczkę pod skosem, ale dobra, nic, ruszamy powoli do przodu, tutaj otwieramy. Ok. Coś takiego, troszeczkę szybciej i jedziemy. O, widzicie, tam ładnie nam się wylewa tak malowa. Troszeczkę szybciej. Jedziemy z szybkością 2,83, zależy, tak, żeby nam ta jedna beczka wystarczyła na całą długość. Tutaj sobie obniżymy, ale to zaraz. Obniżymy sobie beczkę, żeby wszystko wylało ładnie. I ogólnie widzicie, tutaj są ścieżki technologiczne. I ja jeżdżę w ścieżkach technologicznych, bo ścieżki są co 21 metrów. I tak jeżdżę, bo tu jeżdżę po pszenicy oraz po jęczmieniu, żeby tego nie niszczyć. Zbytnio to jeżdżę po ścieżkach technologicznych, ale to tutaj nie wiem, czy zauważycie sami, no troszeczkę coś tam zniszczę, no nie? No ale to się nic nie dzieje. Dobra, musiałem jednak koła zablokować, bo mi ściągało. A ogólnie ten beczkowóz rozlewa na 25 litrów, coś takiego, tak plus minus on to rozlewa. Mam nadzieję, że teraz dobrze wycyrkuluje, bo tu już jestem z czwartym beczkowozem i przy końcu musiałem już dawać na 1,5 km na godzinę takie duperele. Ogólnie możecie zapytać, czemu są takie tu foski. Ale foski są z tego powodu tutaj, ponieważ żeby jak deszcz pada, to żeby woda spływała po tych foskach, a nie na polu stała i żeby nie niszczyła tego. I tak jest u nas na większości pól, że tak powiem. No ale powiedzcie mi, czy to nie ładnie rozlewa, ładnie, szeroko. Tu mi jeszcze jeden tam przejazd został od drogi, później sobie zrobię. No dzisiaj jest godzina 11 prawie, że, więc mi się uda przed przerwą. Po przerwę mamy o godzinie 12. Od 12 do 13 normalnie jest w Szwajcarii wszyscy mają przerwę o tej godzinie, ale widzę, że tam wiatr troszeczkę jest i nie wylewa fajnie. Z tamtej strony, już troszeczkę krócej, już troszeczkę mniej. No ale nic na to nie poradzimy, takie są uroki. No ale niech już nawozy sieją. O, tam nie wiem, czy widzicie, o, wam przybliżę, o, tam jedzie traktorek sobie z też beczkowozem rozwozi, ale to już nie od nas, nie od mojej firmy, więc no, jak coś, jak jakieś macie jakieś pytania, czy chcecie się coś dowiedzieć, to piszcie na maila agroteam@gmail.com. Dokładnie tak, na tego maila proszę byście pisali. No i podoba mi się taka robota, no tam idealnie wyjdzie, bo tam jeszcze jest jedna ścieżka, więc fajnie. Nie, siane było nie na GPS-ie, no ale no co poradzimy, nic nie poradzimy, dopiero w tym roku będzie GPS montowany, znaczy już jest zamontowany, tylko jeszcze nie praktykowany, że tak to nazwę. No i kurczwa, nie wiem, czy nie za szybko znowu troszeczkę, ale no to sobie zwolnimy. No bo tak jest ciężko wycyrklować, no nie? Żeby beczka na jeden kawałek wystarczała, znaczy na jedną długość pola, no nie? No. Czas tu mi się wychodzi tak, że jest spoko, bo muszę zwalniać, ale na niektórych kawałkach mi wychodzi tak, że też brakuje jak pierwszy czy drugi tam przejazd, że wiecie, sobie ustawić tą prędkość dobrą. No i tutaj już zwalniamy, teraz już 2 km na godzinę jedziemy. No ja przepraszam, bo mnie troszeczkę gardło boli, no ale no, tu jest kolejny rowek, już tam będzie spływało, więc naprawdę to spoko. No i tak gnojówa już spływa, no ale to tylko to, co wpadnie do tego rowka. Pokazuje, że jeszcze pół beczki, a tak naprawdę nawet nie ma połowy beczki jeszcze, już, no nie. I to zaraz ta wskazówka poleci momentalnie w dół, nie wiem, czy widzicie, myślę, że powinniście widzieć, o, fajnie gnojówa sobie spływa, nie wiem, czy zobaczycie, nie widać tego, jak spływa, no ale tu jeszcze jedna beczka pójdzie na to pole i później będę rozwoził na pole, gdzie po
orałem w tamtym roku pod ziemniaki i pole miało 7 hektarów, jest, tam też będę rozwoził. Tam już jedną beczkę wylałem z rana. No nie. No, dobra, trzeba przyspieszyć teraz. No, bo już się kończy. No i tak, i tutaj zostawiam tak, bo później będzie poprzecznik robiony. To sami widzicie, że się kończy. Okay, dobra, wstajemy, wyłączamy gaz, zamykamy to, klapę. Okej, okay. Ja sobie podnoszę na podnośniku, znaczy na podnośniku, na siłownikach, tym przyciskiem. Jeszcze raz sprawdzam, czy zamknięte. Wyłączamy wałek, wyłączamy hydraulikę, żeby i teraz już się nic nie stanie, nawet na tym komputerku, jak nawet będę klikał, to się i tak nic nie stanie. Włączamy opony, żeby nam skręcały, wyjedziemy, zaraz wyłączymy napęd. No tutaj o, taka droga polna, typowa polna, no nie. O, i tu z tej strony jest taka wyższa miedza, ale to no co poradzimy, nic nie poradzimy, takie pola. No i widzicie, o, ładnie rozlane wszystko jest. No, to pole już tutaj nie jest nasze, to jest sąsiadów. No nie, to tam nie widać, ale no tu jest naprawdę sporo pól, no i niektóre są tu nasze, ale to ja jeszcze nie wywoziłem do Nowicy. Dobra, wyłączamy napęd i możemy sobie jechać. No, o, tutaj spływa do kratki, widzę. No a jak leci, leci, płynie w Nowica. No ale to niech se leci, no nie, to się nic tam nie dzieje. Ważne, by na drogę nie poleciało, bo jak poleci na drogę, to będzie przejechane. Fakt faktem, że to ta droga jest taka typowa, że polna, no nie? Ale no trudno. Takie uroki. Polna, ale betonowa, no nie? I tak tutaj jest naprawdę sporo tych pól. My sobie zjeżdżamy, wszystko ładnie, pięknie zrobione. A ja wam dziękuję za ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Z takich z Nowicy. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. W komentarzach czy na maila. Jeszcze raz powtórzę, agroteam@maj.com. Będę się starał dodawać maila do opisów. Więc jak coś, to czytajcie opis. I, no i to tak wygląda. Więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Na razie, cześć, hej!